Dzień dobry, jest wtorek, 4 sierpnia. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz i jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy od kartki z kalendarza. Dziś w nocy poznaliśmy decyzję Banku Rezerwy Australii na temat stóp procentowych. RBA zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jednak usunięcie z komunikatu frazy o tym, że dolar australijski powinien ulegać dalszej deprecjacji, spowodowało gwałtowne umocnienie australijskiej waluty, o czym więcej podczas omawiania wykresów. W nocy poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej i bilansie handlu zagranicznego z Australii, które pozostały jednak w cieniu decyzji RBA. Rano na rynek napłynęły dane na temat indeksu PMI dla Norwegii, który co prawda odbił z poziomu 44 do 45,8, jednak jest to na tyle niski poziom, że nie pozwoliło to na jakieś znaczące umocnienie korony norweskiej. O godzinie 10.30 poznaliśmy indeks PMI dla sektora budowlanego z Wielkiej Brytanii, który spadł z poziomu 58,1 punkta w czerwcu do 57,1 punkta w lipcu. Oczekiwano wzrostu o 0,4 punkta, czyli mieliśmy do czynienia z dość sporym negatywnym rozczarowaniem, co przełożyło się na dość znaczącą słabość funta sterlinga. Jednak są to dane o dość ograniczonym znaczeniu, więc słabość owszem była znacząca jak na te dane, jednak w skali zmienności funta nie było to nic zatrważającego. O godzinie 11 poznaliśmy inflację PPI z strefy euro, czyli inflację w przemyśle. W ujęciu miesięcznym okazała się nieco niższa, jednak w ujęciu rocznym była zgodna z konsensusem. Należy jednak zauważyć, że wskazuje nam deflację na poziomie 2,2% w ujęciu rocznym. O godzinie 16 poznamy jeszcze zamówienia fabryczne w Stanach Zjednoczonych. Według konsensusu mają one wzrosnąć w ujęciu miesięcznym o 1,8%. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek wspomniany dolar australijski w relacji do dolara amerykańskiego. Bardzo wyraźnie widać taki solidny wystrzał. Świeca bardzo długa, 4-godzinowa. Obecnie znajdujemy się już niemal przy poziomie 0,74, a niewykluczone, że dojdziemy w okolice strefy oporu 74,30, 0,7440, a jeśli i to nie zdoła powstrzymać wzrostowej tendencji, to kolejny ważny opór to strefa 0,7470, 0,7490 i tutaj już kupujący mogą mieć duże problemy ze sforsowaniem tego oporu. Kolejny wykres to euro-jen, czyli wczorajszy wykres dnia, który się zrealizował. Idealnie udało się trafić w moment, w którym ta korekta wzrostowa po silnych piątkowych, popołudniowych spadkach została zakończona. Doszło do spadków w okolice dołków z końca lipca i teraz odbijamy, więc wszystko udało się uchwycić w bardzo dobrym momencie. Naszym zdaniem możliwe jest teraz odbicie w okolice ponownie 136,40, a nawet być może 136,65. Kolejny wykres to indeks DAX, który jest z kolei dzisiejszym wykresem dnia. Jeżeli dojdzie do wyjścia ponad ten ostatni lokalny szczyt, to pierwszym oporem są oczywiście okolice 11 500 punktów, jednak naszym zdaniem wzrosty mogą dotrzeć nawet do poziomu 11 590 punktów, a w nieco dłuższym terminie osiągnięte mogą zostać szczyty z połowy lipca, czyli poziom 11 800 punktów. I na koniec ropa WTI, która wczoraj silnie zniżkowała, jednak dzisiaj mamy do czynienia z wzrostowym odbiciem. Naszym zdaniem możliwe jest nawet podejście w okolice 46,60 dolarów, jednak później powinien nastąpić powrót do spadków i zniżki w okolice marcowych minimów, czyli do poziomu 42 dolarów za baryłkę. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.